Czy ktoś widział dziób dziuba? Przed nami jest dziób dziób, czyli góra dziób. Ale my nie idziemy na dziób. My idziemy tutaj w przód. Dzień dobry tak w ogóle, bo się nie przywitałem jak prostak zwykły. Jesteśmy na Czartowskich Skałach na Różanej, a naszym celem są kompleksy kamieniołomów. Nie te same, co prowadzałem Was w ubiegłym roku i na początku tego roku. Jest to kompleks w Łącznej, w pobliżu tamtych kamieniołomów, ale jednak znajdujący się w innej odległości. Ja nazywam ich roboczo kompleksami. Zresztą zobaczcie, jak to wygląda na mapie. Kulawy, znowu tutaj, znowu po tych kamieniołomach. No nie, mówię, ten kompleks, który teraz idziemy zobaczyć, dla mnie jest terra incognita i pomyślałem, że wezmę Was na plecy ze sobą. Co w nich jest takiego wyjątkowego? No nie dowiemy się, póki nie zobaczymy. Wyjątkowość polega ich na tym, że są XIX-wieczne, pozyskiwano w nich piaskowiec i są ciekawe z tego względu, że są dzikie, są opuszczone i tak naprawdę są niezbadane. Dodam pikanterii sprawie, że pamiętacie chyba jak z Kamilem, żeśmy... Kamil znalazł. Ja sobie nie uzurpuję tutaj prawa. Pamiętacie Kamila, cośmy razem jeździli Vitarą, nie? To było dobre, to był naprawdę Mad Max, część szósta. I tam Kamil znalazł takie piktogramy, jakieś ryty. Okazuje się, że osoba zajmująca się rytami, zajmująca się runami, zobaczyła ten film, nie wiedząc o tym, że w pobliżu tego miejsca znajduje się podziemne źródło, napisała do mnie, że te piktogramy, że te ryty, jakbyśmy tego nie nazwali, dosyć interesujące, dosyć ciekawe, oznaczają, że to jest mapka pokazująca, gdzie jest to źródło. To jest dla mnie ciekawostka. Nigdy bym na to nie wpadł. My z Kamilem myśleliśmy bardziej, że są to jakieś rzeczy no, bardziej, mniej prozaiczne. Mówiąc krótko, myśleliśmy, że to jest może mapa skarbu, wiecie, nie? Człowiek się wychował na panu samochodziku i templariuszach, czy na wakacjach z duchami, więc w takie tematy wchodzi. Dobra, nie przedłużając, idziemy. Przede mną mała wspinaczka. Ale wszystko dla zdrowia. Lecimy. Pierwszy raz na moim kanale mogliście zauważyć, jak stary grzyb siedział koło starego grzyba. A kto mi z widzów powie, gdzie my teraz jesteśmy? Zagadka dla Was. Czy ktoś poznaje to miejsce? Nie? Jesteśmy w lesie! Od kulawy, jak humorem tryskasz jak wodzirej w domu starców. A tak zupełnie poważnie, to jesteśmy już przy szczycie. Tam widzicie, przebijają nam się już chmury. Widzimy niebo. No nie to, bo tu niebo zawsze się będzie przebijać. Tam chodzi mi, że jest niebieskie. I tutaj będziemy tak trawersować. I z tego, co ja tu na geoportalu widzę, to już właśnie mniej więcej jesteśmy na wysokości tych kompleksów kamieniołomów. W pewnym momencie napotykamy na stary dukt leśny. Najprawdopodobniej on doprowadzi nas do kamieniołomów. Nie chcę sprawdzać na geoportalu, odkrywam na dziko, a wy razem z nami. Powiedziałem z nami? Nie ma tu nikogo, nawet kapsla. No cóż. Rozdwojenie jaźni, to się zdarza.
Dobra, ludzie, po przejściu około 400, może 500 metrów z tego kierunku doszliśmy do kamieniołomu. Właściwie jest to początek kamieniołomu. Bardzo mnie cieszy, wcześniej o tym nie wiedziałem, bo mapy to są tylko mapy, to jest rzut z góry, ale widzę, że oprócz tego, że tutaj oczywiście mamy teren przeobrażony, to tam mieni nam się ciekawa droga, taka typowa górnicza droga, mocno utwardzona. Zaraz my sobie tam zejdziemy. Wiatr dzisiaj jest niesamowity. Myślałem, że troszkę sobie tu ujęć porobimy dronem, ale no wieje, wieje. Także tak średnio, jeśli o to chodzi. Fajna, kamienista droga, typowa jakże dla takich dróg górniczych prowadzących do kamieniołomów. Idziemy sobie cały czas tym duktem. Idziemy sobie cały czas pod górę tą drogą prowadzącą nas do kompleksu kamieniołomów. Natomiast same kamieniołomy rozczarowują, jeśli chodzi o estetykę. Nie ma tu takich odkryć skalnych jak w tym naszym kamieniołomie między Chełmskiem a Łączną na Kamienistej. Ale wyraźnie widać ślady robót górniczych, urabiania tych skał. Tutaj jest widoczna warpa, chyba jest to dla was widoczne. Takie plantowanie terenu. Podobnie tu też ścięty mamy wierzchołek. No cóż, my idziemy dalej. Zobaczymy, jak to się będzie nam dalej prezentować. Moi drodzy, ciężko jest w to uwierzyć, ale ja w tej chwili stoję na wielkim placu budowy. W kopalni. Stoję w dużym kamieniołomie. W znacznie większym niż ten, który jest między Chełmskiem a Łączną. Tyle tylko, że Mokosz i Leszy wzięli to już we władanie ponownie. Zrobili rekultywację terenu. Wszystko nam się tutaj już pięknie zlało z otoczeniem. Roślinność. Pamiętajmy, XIX, początek XX wieku. To był ten czas, kiedy te kamieniołomy działały. Ślady są bardzo wyraźne. Tamta cała skrajnia, tak naprawdę jest to ściana urobkowa. Tu teren też jest przeobrażony. Tu jest stara droga górnicza, którą żeśmy szli. Ona w tej chwili prawdopodobnie wyprowadzi nas na łąki. Po naszej lewej stronie stoimy na miejscu prawdopodobnie załadunkowym. Gdybyśmy poszli tam, to tam już mamy tę taką skarpę wielką, która z dołu, jak wam pokazywałem, wyglądała jak wielka warpa górnicza. Ścieżka prowadzi nas w tamtą stronę, bo w tamtym kierunku biegnie owy kompleks. Tu jesteśmy na krawędzi tej warpy. I tu zaczyna nam się te sztuczne wypłaszczenie. Zauważcie. Tu, aż tam do ściany, to jest odległość ponad 100 metrów. No 100 metrów. To mamy plac załadunkowy. Taka jest moja teoria. Duże wypłaszczenie. Tu biegnie droga. Tam również biegnie droga. Na pewno XIX, początek XX wieku, kiedy tu pozyskiwali piaskowiec na potrzeby budownictwa. Z pewnością tutaj wjeżdżały furmanki z końmi. I wszystko to ładowano. Dobra, opuściliśmy ten pierwszy kompleks. Udajemy się do drugiego. Tam mnie coś nie pasuje. Tam w dole jest coś obudowane jakimś drewnem. Ja muszę to zaraz zobaczyć, co to jest. A my idziemy do kolejnego kompleksu. Stamtąd przyszliśmy. I zobaczcie. To jest jakieś ujęcie wody. Mamy dwie studnie. Kurde, jak to się mieni w oczach. Zobaczcie. I ta woda wypływa sobie tutaj. I płynie w dół.
Tak, tutaj mamy coś na kształt ostojnika idącego z tej pierwszej studni. Broń Boże, nie chcę ruszać tej całej struktury, bo prawdopodobnie ktoś korzysta z tego ujęcia wody. Tu tylko w takiej małej szparce pokazałem Wam, jak to wygląda. Postaramy się jeszcze zajrzeć tutaj. Woda płynie prawdopodobnie stąd. Woda płynie stąd, ze zbocza. Tu mamy pierwszy krąg, a tutaj drugi. Zobaczymy, jak to wygląda tutaj. Nic tu nie mamy, ujęcie wody jest po prostu obłożone kamieniami i to wszystko. Tak, tu u wylotu widzimy jeszcze stare kamionkowe fragmenty od rur. Tak, to bez wątpienia stare jeszcze poniemieckie ujęcie wody. Polacy też pięknie je wykorzystują. Prawdopodobnie jest to czyjeś, bo jest to zabezpieczone. Świeża woda, zdrowia doda. Wchodzimy już z powrotem na naszą drogę górniczą, drogę kamieniołomów. Znajduje się ona tutaj. Tutaj widzicie, mamy wzmocnienia owej drogi. Podobnie tutaj. Jesteśmy już na drodze, przyszliśmy stąd i błędnie interpretowałem, że idziemy do kolejnego kompleksu kamieniołomów. Dalej jesteśmy w jednym i tym samym kompleksie. Ma on kilkaset metrów długości. Tu jest kolejny wjazd, zarośnięty już. Gdy wyjedziemy do tego wjazdu, wyraźnie widzimy, że góra w tym miejscu została, mówiąc bardzo obrazowo, wyjedzona. Spójrzcie tutaj. Mamy górę i do tego momentu, do tego miejsca tutaj, ta góra została po prostu wyjedzona. Piaskowiec został pozyskany, został utworzony sztuczny wąwóz. Widzicie, niby to są takie zwykłe górki, ale gdy się przyjrzymy, to zobaczcie chociażby tutaj. Wszędzie piaskowiec tak naprawdę. Ta góra jest jednym wielkim piaskowcem. Podeszliśmy kawałeczek dalej. W tym miejscu, tam za jakieś 100 metrów kończy nam się pierwszy kompleks kamieniołomu. Tu też mamy te pole takie załadunkowe, manewrowe, jakbyśmy tego nie nazwali. Widzicie, tu mamy skarpę, tu mamy ściętą tą górę i już mamy równiutko. Widzicie? To zostało splantowane. Widzicie, droga, którą żeśmy szli, odchodzi nam od kamieniołomu w kierunku łącznej. Tam w dół. Drogi tego typu w górach, jest to tak rozwiązane tutaj na naszych kamieniołomach w okolicy łącznej, że jedna droga prowadzi z dołu do góry, po czym idzie przez cały kamieniołom i w kolejnym miejscu schodzi w dół. Dlaczego tak to jest zorganizowane? Chodzi o to, żeby się wozy nie mijały, te załadowane z tymi pustymi, które jadą po załadunek. Względy bezpieczeństwa. Tam z dołu wjeżdżały puste, zostały załadowane, po czym sobie
koniki powolutku tutaj zjeżdżały na dół, załadowane. Miało to wszystko ręce i nogi. Weszliśmy sobie już na górę, ponad te kamieniołomy. Tą drogą żeśmy sobie szli. A ja sobie robię chwilę przerwy koło Leszego. Upiorne drzewo, suche w całości. Ewidentnie nad kamieniołomem ktoś biwakował. Założył sobie taki prowizoryczny obóz. Tutaj jest ten obóz. Tu dalsza część i tu mamy przepaść. Tu mamy już ten wąwóz kamieniołomu. Ale zwróćcie uwagę na te drzewo, w jaki sposób one korzeniami się jeszcze biedne trzyma. Widzicie? Wyszliśmy dalej do góry, poza kamieniołomy. Jesteśmy na łące. Tam chyba mamy Mieroszów, a tam chyba mamy Chełmsko. Może drona bym puścił, tylko no trochę się boję, bo duży wiatr. Dobra, zeszliśmy z tych pól. Drona nie odpalałem, dlatego że wiatr jest zbyt wielki, nie będę ryzykował. I ostatnia część naszej wizyty tutaj to jest część kamieniołomu tutaj najbliżej Mieroszowa. Zaraz sobie go zobaczymy, jak to wszystko wygląda. To jest wejście do tego kamieniołomu. Tam mamy wejście do tego kamieniołomu. Przed chwilą do Was z tego miejsca mówiłem. Natomiast my jesteśmy troszkę powyżej, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Tu mamy końcową ścianę tego kamieniołomu. Dosyć wyrazista. Fragmenty odsłonięć skał. Także kiedyś tu się działo. XIX, XX wiek. Początek XX wieku tu pozyskiwano wszędzie, w tych górach piaskowiec. Rzecz niezbędna, żeby się budować. No i cóż, ludziska, spod grzyba żeśmy zaczynali i przy grzybie zakończymy. Jak Wam się podobało? Dla mnie troszkę rozczarowanie, dlatego spodziewałem się, że tych odsłonięć skalnych będzie troszkę więcej. Tak nie było jednak. No ale na mapie naszych wycieczek, naszej kulawej eksploracji odfajkowaliśmy jeden z dodatkowych kompleksów kamieniołomu, które tutaj się znajdują. Dobra, nie będę przedłużał. Zaczynaliśmy spod grzyba, na grzybie zakończymy. Chciałoby się powiedzieć, z grzyba powstaniesz, w grzyb się obrócisz. Trzymajcie się, cześć.